Cześć, z tej strony Dr. Hodo, witam wszystkich bardzo serdecznie w takim dziwnym, może dla niektórych, formacie. Będzie to taki trochę bardziej gadany materiał o tym, co wydarzyło się ostatnio w EU-LCS. Może nie dokładnie nawet w samej lidze, a w życiu Krepo, czyli jednego z casterów, którego pewnie większość z was kojarzy z tego, że występuje właśnie w EU-LCS, komentuje mecze, analizuje playsy i całkiem nieźle prezentuje się w garniturze. Co wiedzą też niektórzy, Krepo ma za sobą karierę profesjonalnego gracza. Tak może wtedy wyglądał nieco inaczej, nieco bardziej gamersko i nerdowsko, ale to ta sama osoba. Grał zarówno w LCS-ach europejskich, jak i amerykańskich, występował na Worldsach, jest zarówno doświadczonym graczem, jak i casterem. I trzeba powiedzieć, że jego praca po części przyczyniła się do popularności europejskich LCS-ów. No więc teraz przejdźmy do tego, co się stało. Wczoraj przeglądając sobie Reddita Lola, znalazłem informację o tym, że Krepo odchodzi z europejskich LCS-ów na najbliższą przyszłość. Taki dokładnie był nagłówek, można powiedzieć, tematu na Reddicie. Wchodząc w wątek, mieliśmy link do Twittera samego Krepo, na którym pisze on tak. W wolnym tłumaczeniu, z pomocą Riotu podjąłem decyzję, że nie będę już występować w europejskich LCS-ach jako caster w najbliższej przyszłości. Myślę, że najlepsze dla mnie będzie, żeby się wycofać i przemyśleć ten okres czasu, kiedy współpracowałem z Riotem, czego się nauczyłem i co czyni mnie szczęśliwym. Jestem ogromnie wdzięczny za wszystkie lata, bla 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 bla. Nie wiem, co czeka mnie w przyszłości, może wrócę do kastowania, może będę pracować w innym zakresie w e-sporcie, ale teraz potrzebuję przerwy. Co ciekawe, w tweecie Krepo nie ma najmniejszej wzmianki o tym, z jakiego powodu rezygnuje. I to wzbudziło moją ciekawość. W wątku na Reddicie widzimy post niejakiego Wikeda, który pisze, że smutno jest mu widzieć jego byłego teammate'a rezygnującego z pracy due to this, czyli w związku z tym wydarzeniem. O co jednak chodzi? No i z odpowiedzią przychodzi nam tutaj użytkownik Larkin47, który pisze: to uczucie, kiedy dziewczyna pokazuje światu twoje nudeski. A to kończy się tym, że tracisz swoją posadę jako caster europejskiej ligi League of Legends. Tak, właśnie to się wydarzyło. Krepo stracił swoją posadę przez to, że wypłynęły na światło dzienne, można powiedzieć, kompromitujące zdjęcia. Wczytując się głębiej w wątek, udało mi się dojść do tego, że Krepo, nie wiem czy takie słowo w języku polskim istnieje, ale sekstował, wymieniał się na Snapchacie z pewną dziewczyną, no można powiedzieć, prywatnymi zdjęciami. I ta dziewczyna ponoć, korzystając z innego telefonu, robiła zdjęcia tych snapów, a później upubliczniła je w internecie. Wypłynęło to podobno gdzieś w okolicach rozgrywania MSI i wstrząsnęło życiem tego młodego castera. Bo trzeba pamiętać, że Krepo, mimo tego, że już swoje na scenie przeżył, jest nadal młody. A co jest cechą ludzi młodych? Głupota. I w tym przypadku Krepo wykazał się nią nadzwyczaj mocno. Co ciekawe, pod tweetem, o którym mówiłem wcześniej, wielu Rioterów okazuje wsparcie dla Krepo. Mamy tutaj na przykład Deficio, z którym Krepo często kastuje gierki, który pisze, że będzie za nim tęsknił. Zostań silny, a ja zawsze jestem, jeżeli będziesz mnie potrzebował. Kolejny z casterów, czy też bardziej analityków właściwie, Azael, pisze: najpierw zatroszcz się o siebie. Twoje szczęście jest najbardziej ważne w twoim życiu. Mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce i jeszcze będziemy kastować razem. Rioter Pulse pisze: szacunek dla ciebie za dokonanie trudnej decyzji i wielkie dzięki za wszystko, czego mnie nauczyłeś. Mam nadzieję, że nasze drogi jeszcze się skrzyżują, Mitch. Powodzenia. W odpowiedziach pojawiła się także Shox, która napisała: wszystkiego najlepszego dla ciebie, drogi przyjacielu. Taki poziom wsparcia oczywiście jest przeze mnie zrozumiały, a teraz co ja o tym myślę? Po pierwsze, decyzja Krepo raczej nie była tylko i wyłącznie jego samodzielną decyzją. Myślę, że Riot miało duży wpływ na to, co ten młody caster zdecydował odnośnie swojej kariery. Otóż to taka afera wokół jednej z twarzy właściwie Riotu, to jakby strzał w kolano dla tej firmy. Dlatego jakby wyeliminowanie tego castera ze swojej kadry, no było jak gdyby decyzją konieczną. Decyzją, jaką Riot musiał podjąć, żeby zachować twarz wobec tej sytuacji. Jednak mimo wszystko, Krepo był osobą publiczną. I jego zadaniem było to, żeby swoją twarzą i swoim zachowaniem promować Riot Games. Promować te wartości, które promują oni. Niestety, no taka afera na pewno negatywnie odbije się na PR-ze samego Riotu. Dlatego taka decyzja była konieczna. Co ciekawe, w przeszłości bywało już tak, że Krepo był osądzany o rzeczy, których nie zrobił. Było tak w przypadku na przykład afery z Grossgourem, to jest streamer z Twitcha, który oskarżył Krepo o nieco innego jak pedofilię? W każdym razie, no, stosunek z nieletnią. Oczywiście te wszystkie pomówienia okazały się być nieprawdą, streamer został zbanowany przez platformę Twitch, co zresztą obiło się szerokim echem po zagranicznym internecie. Tym oczywiście lolowym. Ale mimo wszystko memy o pedo Krepo nadal pojawiały się w internecie. Tym razem jednak to jest stricte wina Krepo. O ile bardzo lubię tego gościa i bardzo chciałbym, żeby dalej kastował EU-LCS-y, bo wydaje mi się, że jest jednym z najlepszych kasterów właśnie w tym regionie, to uważam, że Riot postąpiło słusznie, zdejmując go z line-upu swoich przedsięwzięć. Niestety bycie osobą publiczną jest trudne, wymaga swoich poświęceń, a myślę, że ryzykowanie swojego wizerunku dla jakiegoś tam sextingu dla mnie jest, no co najmniej, niezrozumiałe. Możemy oczywiście dyskutować, jak bardzo źle postąpiła dziewczyna, która pozwoliła tym nudeskom wyjść na światło dzienne. Zrobiła to z pewnością celowo. Nie wiem, czy spodziewała się
odpowiednich konsekwencji. Krepo jednak mimo wszystko nie chciał zdradzić jej tożsamości, co jest bardzo szlachetne z jego strony. Myślę, że to, co internet mógłby z nią zrobić, gdyby taka informacja o jej danych wypłynęła, no mogłoby ją przerosnąć. Dlatego tutaj, w tym punkcie, Krepo jak najbardziej zasługuje na mój szacunek. Ja ze swojej strony bardzo dobrze mu życzę i mam nadzieję, że kiedyś wróci do kastowania. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze mieli okazję słuchać jego dogłębnych analiz matchupów na botlane, bo to jest właściwie to, co najbardziej mnie interesuje w jego castingu. I że mimo tego ciosu jakoś jego życie dalej się potoczy, że będzie szczęśliwy z tego, kim jest i że cały dym po tej aferze kiedyś opadnie i nie będzie ona miała żadnego znaczenia. Tymczasem lekcja dwójka Hodo. Nie róbcie nudesków. To tyle. Jeżeli się podobało i macie ochotę na więcej filmów tego rodzaju, śmiało zostawcie pod spodem komentarz, łapkę, zasubskrybujcie ten kanał. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie.